Hejaszka, drodzy widzowie, to ja Guciel i witam was serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj powracamy do Europki Universalis 4 po dosyć długiej przerwie. Europka 4, czwarty odcinek z Polski. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, krótkie przypomnienie tego, co się działo ostatnio. Zawarliśmy sojusz z Wenecją wymierzony w Austrię. Ogłosiliśmy rywalizację z Moskwą. Zawarliśmy sojusz z Danią. Gdańsk został wyzwolony w wyniku wojny Pomorza z Krzyżakami. Stoczyliśmy wojnę z Pomorzem i weszliśmy w wojnę z Austrią na koniec odcinka. To tyle z tego wstępu. Nie będę was dłużej zatrzymywał i zapraszam was do oglądania. No jedna. Doszło do tego, czego bardzo nie chciałem. A mianowicie... Wenecja wpadła w niezłe tarapaty. Jest w wojnie z Austrią. Dla nich to są tarapaty, a dla nas perfekcyjna wręcz szansa. Dlaczego? Wreszcie będziemy mogli spróbować zająć Słowację, a przynajmniej część terenów Słowacji. I my przyjmujemy wezwanie. Więc jak widać, no ja nie wiem. Po prostu nie mam za grosz pojęcia, kiedy my wreszcie będziemy mogli zająć się tym przeklętym krzyżakiem. No, żeby było jeszcze śmieszniej, to nam się teraz odpaliły wojny włoskie. To już zaczyna przypominać bardziej nieśmieszny żart. Oj. Stój, czekaj, nie rusz. Idą Austriacy. Dokąd idą? Ruszamy wspomóc naszych braci. Czas na wielką, potężną bitwę. Tak, Austriacy najprawdopodobniej wpadli w pułapkę zastawioną przez nich samych. Dokładnie. Właśnie dzięki pomocy naszych braci udało się przetrwać konflikt. Udało się przetrwać główny atak. Teraz nie będzie raczej tak łatwo, ponieważ udało się połączyć wojska węgierskie i austriackie, więc... Powiem szczerze tak, od nas w następnej wojnie wszystko zależy od tego, czy w następnej bitwie wszystko zależy od tego, czy nasi wasale i Litwa, Mołdawia i Litwa, czy będą z nami w jednej bitwie, czy nie. Jeżeli nie, raczej nie będziemy mieli wielu szans na zwycięstwo. Jeżeli zaś tak, to w blasku i chwale odniesiemy zwycięstwo. Zajmujemy coraz więcej prowincji. I cała Słowacja jest już w naszych rękach. Z wyjątkiem Treszczyn, która się jeszcze broni. No niestety, w tym momencie musiała wybuchnąć rewolta w Słupsku. O, tutaj doszło do bitwy z wojskami austriackimi. Niestety, Austriacy wygrali tą potyczkę. Kiedy nasze wojska docierają na miejsce, jest już za późno. Ale tymczasem, wreszcie, ze Słowacji dochodzą do nas dobre wieści. Treszczyn upada. Został zdobyty. Teraz tą armię wycofujemy na północ, aby rozprawić się z buntowniczym Słupskiem. Głównym zadaniem naszej, teraz drugiej armii, będzie przejęcie wojsk austriackich i niepozwolenie im na połączenie się z tą armią, która aktualnie oblega bałkańskie posiadłości weneckie. No a my będziemy musieli atakować zupełnym przypadkiem przez rzekę i na wrogiej twierdzy. Oby tylko wojska węgierskie nie zdążyły na czas. A my musimy się spróbować wycofać z tej bitwy, bo inaczej zginiemy. No niestety, bitwa przegrana i całe nasze wojska poszły w rozsypkę. Cała armia poznańska przestała w tym momencie istnieć. Obawiam się, że może być to wydarzenie, które całkowicie właśnie odwróciło losy wojny. Ponieważ my nagle zostaliśmy bez jednej armii.
Przynajmniej możemy odblokować drugiego dyplomatę. Zaczęliśmy werbowanie naszej nowej armii, ale niestety nie wiem, czy ona się zdąży wyrobić, żeby odwrócić losy wojny. Zwłaszcza, że zajmują coraz więcej, że Austriacy i Węgrzy zajmują coraz więcej, odzyskują Słowację, właściwie tereny pod Słowacją, nie wiem, jak to się nazywa. Tereny na ziemiach australskich też już są zajęte. I w tym jakże kryzysowym momencie zdobyliśmy nową jednostkę kawalerii. Nowy rodzaj jednostek. Cytując mnie sprzed paru odcinków, albo nawet i tego odcinka, jesteśmy dumni. Dotarło do mnie, że być może głupim pomysłem nie byłoby danie liderów naszym armiom. Więc właśnie dajemy pod komendę nową powstałą armię naszemu synowi Janowi Jagiellonowi, najwyżej szybko umrze i ruszamy na Słowację. O nie, tutaj będzie naprawdę wielka bitwa. Austriacy już idą. Oj, kto wygra? To wygra wielka bitwa, naprawdę gigantyczna. Kto to zwycięży? Na szczęście my. Udało się. Armia austriacka jest rozbita. Udało się. Przynajmniej jedna armia austriacka została rozbita. Uciekam. Gonimy za nią. Jednocześnie próbujemy odzyskać nasze tereny na Słowacji. Na nowo zająć Słowację. Naprawdę. Powiem wam szczerze. Dzieje się tutaj dużo. Bardzo dużo i chyba będę miał mały problem, jak to sensownie zmontować. Jeżeli czas przekroczy jeden odcinek. Bo naprawdę, dzieje się bardzo, bardzo dużo. No i żeby było jeszcze śmieszniej, to znowu rebelia. Wiecie co? Doszedłem do wniosku, że lepiej będzie po prostu zrekrutować sobie jakąś małą armię najemników. O, udało się. Kopalnia złota właśnie zdobyta. Peszt niestety został odzyskany. A nie, Peszt nigdy nie był zdobyty, to dobrze. Armie austriackie aktualnie przebywają daleko na terenach Wenecji. My szybko rekrutujemy najemników, którym celem będzie poradzić sobie z buntem i najprawdopodobniej prześlemy ich na pomoc na południe. Ponieważ losy wojny są naprawdę dziwne. Nie wiemy, kto przegra, nie wiemy, kto wygra. Może się zdarzyć wszystko. Już parę razy losy wojny się odwracały. Kiedy Wenecja przegrywała, my dołączyliśmy i zaczęliśmy wygrywać do momentu zniszczenia naszej pierwszej armii. Niestety, nasi najemnicy nie wyrobili się i miasto zostało zdobyte. Zapomniałem o tej naszej armii najemnej. Oj, ona chyba będzie sporo za droga, mam takie delikatne wrażenie. Nie wiem nawet, czy uda się, aby ona doszła tak samo opłacona na południe. Ale żeby trochę oszczędzić pieniądze, to może być głupie z powodu tego, że mam wojnę, ale chyba wyłączymy sobie nasze wszystkie forty. No i jeszcze, żeby było mało, w tym czasie musiał odwalić kitę jeden z naszych doradców. Tymczasem prawie wszystkie tereny Węgrów są przez nas zajęte. Zdecydowana większość ziem węgierskich jest już pod naszą kontrolą. Zapomniałem znowu armii o najemnej i trzeba ją wysyłać na południe. No i żeby było bardziej tragicznie, cały manpower nam zleciał. Kto głupi, ten błądzi. O nie! Co oni robią na północy? Gdzie jest ta armia najemników? Czego ich nie ma, kiedy są potrzebni? No, chodźcie. Mamy miasto do spalenia. Jednak trzeba podnieść wszystkie forty. Nie ma bata. Szturmują nas. Mam delikatne wrażenie, że możemy to przegrać. No tak, przegrywamy. Przynajmniej tyle dobrego, że czymkolwiek udało się wycofać. Wiecie co? Austriacy, ja was bardzo serdecznie proszę, zgódźcie się na pokój. Dlaczego nie chcecie pokoju?
Cóżem ja wam zrobił? Nasza armia przestała istnieć. Przynajmniej nasz następca przeżył. Ale utraciliśmy kolejną armię. Znowu tą samą, świeżo zrekrutowaną. Miałem, szczerze mówiąc, nadzieję. O, Wiedeń padł! Czy to będzie wystarczający argument, aby usiąść do rozmów? Nie, to nie jest wystarczający argument, żeby usiąść do rozmów. Mamy pod sobą wszystkie ich stolice. To nie jest wystarczający argument, żeby usiąść do rozmów. Czy może wreszcie teraz Austria? Tak, Austria jest już w stanie usiąść do pokoju. Na razie by musiał być to chyba całkowicie biały pokój. Chociaż nie, można by od nich wziąć jakieś pieniądze. Chyba nie uda mi się już dłużej ciągnąć tej wojny. Tak, żeby zyskać cokolwiek więcej. No chyba, niestety, trzeba dojść do wniosku. Niech się pierdzielą ci Wenecjanie, ale chyba wolę święty spokój dla siebie w tym momencie. I teraz, jak tylko odbudujemy manpower, można rozpocząć budowę drugiej armii. Dobra, trzeba sobie to powiedzieć wprost. Wojna z Węgrami to była czysta porażka. Naprawdę, to była czysta tragedia. W najczystszej postaci tragedia. O, przynajmniej tyle dobrego, że renesans pojawił się w Krakowie. I moi mili, to na tyle z tego filmu. Dzięki wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, jakie błędy popełniłem, a wiem, że popełniłem ich tutaj naprawdę gigantyczne ilości. Ale być może wskażecie coś, czego sam nie zauważyłem. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zostaw łapkę w górę pod filmem, jeżeli ci się spodobał on oczywiście, a jeżeli tego jeszcze nie robisz, to drogi widzu, zasubskrybuj ten kanał. Przybliży to nas do takiego cichego marzonka o 200 subskrybentach. Dzięki ci bardzo za obejrzenie jeszcze raz i do zobaczenia już niebawem.